Okej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Fear and Hunger. No i moi drodzy, kontynuujemy naszą podróż. Co dzisiaj sobie będziemy robić? Moi drodzy, ogólnie jeżeli chodzi o Fear and Hunger, naprawdę nigdy się nie spodziewałem, że ta gra będzie miała taki odzew. Nigdy się nie spodziewałem, że ta gra naprawdę taki odzew będzie miała. I wasze podpowiedzi, wasze wskazówki, no to jest coś pięknego. Naprawdę to jest coś pięknego. To, co wy tutaj robicie i jak ta seria się ogląda, to jest chyba pierwsza seria oprócz Project Zomboid, która się tak pięknie rozwija. I możecie być pewni, że z pewnością w tej grze zostaniemy na długo. Tak więc dzisiaj chciałbym od razu podziękować Aleksandrze, Ktonsens 7289. Jeżeli coś się zapomniałem, to przepraszam. I oczywiście ten szacunek za Los Os Los, to ja mam szacunek do ciebie, że rozpoznałaś. Bigoskun, również dzięki za poradę odnośnie tych kamieni. Sebastian Baszczyk 4021, również dzięki za komentarz. I właśnie z tym Legardem w sumie faktycznie, zawsze myślałem, że ten ratunek Legarda to w sumie taki main quest w tej grze. Jak widać, niekoniecznie. Psychopatka i Mr. Gierczak. Naprawdę ta dwójka to jest po prostu kosmos. Psychopatka, dzięki wielkie za te wszystkie poradniki, za te różne objaśnienia, co można w niektórych rzeczach zrobić. To, co robisz, jest naprawdę mega, mega super. Jeżeli chciałabyś mi tutaj jakieś większe podpowiedzi dawać, również nie krępuj się, wal śmiało, ufam, że wiesz, co robisz. To samo tyczy się pana Mr. Gierczaka. Naprawdę świetne, świetne porady. I do tych porad będę starał się oczywiście jakoś odnieść. To tak, mam tu ogólnie nagrywanie na tych poradach, bo mam nadzieję, że tam nic się nie pochrzani w międzyczasie. O, może nie. I zacznę od Mr. Gierczaka i jego podpowiedzi. Miecz, który wyciągasz i się zawala, jest używalnym przedmiotem, tylko no, wyciągasz go i się zawala. Więc co będzie odpowiednią opcją? Jak go zdobyć? Jak go wyciągnąć? To jest ciekawe. To jest ciekawe, bo zawsze myślałem, że to jest taka w sumie pułapka na gracza. Może jednak nie. Może warto właśnie go wyciągnąć. Umiejętność grania z robakami jest ciekawą umiejętnością, ale na razie nie odkryłeś jej jeszcze możliwości. Wiem o tym. Wiem. I mam nadzieję, że to się niedługo zmieni. Tylko nie wiem, czy musimy się teraz cofnąć, czy iść dalej. To też jest ciekawe. Wodna salamandra jest dobrym miejscem na zbieranie jedzenia. Zebrałeś tylko jedno, a tam jest więcej tego mięska. Jego dusza jest jedną z OP rzeczy, jaką możesz mieć wyekwipowaną. I to samo napisała, czy to samo, może nie to samo, ale bardzo podobnie napisała mi psychopatka. Napisała mi właśnie o tym jedzeniu. Może nie o tej duszy, ale tak wiecie co, tak myślę sobie, że chyba jednak cofniemy się od salamandry i ją kropniemy. W sumie we czwórkę może damy radę. Yellow Mac, z nim może da się pogadać. Może powie coś ciekawego. Powiem szczerze, że wydawał mi się dosyć takim groźnym przeciwnikiem, bo raz nie zdążyłem do niego podejść, on zaczął jakieś tam debuffy rzucać i w jednej chwili wybił mi połowę teamu. Dlatego nawet nie wpadłem na pomysł, żeby go w jakiś sposób obgadywać. Ale faktycznie, jeżeli mu tą rękę, czy obie ręce możemy sobie rozwalić, tylko musiałbym się pozbyć Moonless, bo ona z automatu atakuje. To by było ciekawe. Nie okradaj Nostradamusa, kiedyś go tu nie będzie i będziesz mógł normalnie zabrać te rzeczy. Nie zamierzałem sobie go okradać, więc na luzie. Hexen, nie mogłeś Healing Whispers, bo miałeś Affinity na level 1, a potrzebujesz level 2. Nie wiem, o co dokładnie tutaj chodzi, ale tam widziałem, że psychopatka napisała coś podobnego. I zaraz się do tego odniosę. Passage of Mahabr to taki swoisty mały Easter Egg i może coś ci świta, o co biegało tam. Szczerze powiedziawszy, to wydawało mi się troszeczkę jak to jakaś taka halucynacja czy coś w tym stylu. Szczerze powiedziawszy, nie mam pojęcia, o co tam mogło chodzić. Wioska tych dwellingów jest bardzo ważnym miejscem. No właśnie, powiem szczerze, że jeszcze jej nigdy nie widziałem, dlatego myślę, że zostaniemy też troszeczkę tutaj sobie na dłużej. W 43 minucie zauważyłem, że jako akcesorium masz przedmiot, którego nie możesz zdjąć, bo jest... przepraszam, nie możesz go zdjąć. Być może jest on przydatny, ale odsyłam do punktu trzeciego. Salamandra ma potężną duszę. No właśnie. I tutaj właśnie ten punkt trzeci to jest to, że jego dusza jest jedną z OP rzeczy, jaką możesz mieć wyekwipowaną. To jest ciekawe. I teraz bardziej mam ochotę naprawdę tą salamandrę kropnąć.
Dobra, teraz do psychopatki. Zacznę od tego, że witaj w Mahabr. To tam dostaniesz się zamkniętymi wrotami niedaleko celi Legarda, przepraszam, i tam zaczyna się zabawa. Czyli tak naprawdę z tego, co piszecie, to ratunek Legarda jest elementem pobocznym. To jest taki, że tak powiem, quest, którego możemy wykonywać, ale nie musimy. Wiecie, w sumie, no taki... To nie jest true ending. O, tego słowa mi brakowało, tego zdania mi brakowało. I to jest bardzo dziwne, bo naprawdę myślałem, że ten Legard jest takim bardzo istotnym bohaterem tutaj. Aczkolwiek zobaczymy. I tak, Salomon daje ci troszkę jedzenia, tylko trzeba go obklikać ze wszystkich stron. Dzięki, zapamiętam. Więc w razie problemu z żywnością warto go załatwić. Co do korony, wiem, że ponoć założona na głównej postaci coś daje w wypadku spotkania z niebieskimi stworkami, czyli z tymi dwellingami. Z tym, że nie do końca ogarniam, jak ma to działać. Czy jak Xenia możesz nauczyć się tylko umiejętności w zależności od tego, jak blisko danego boga jesteś, czy coś w tym rodzaju? No nie wiem dokładnie, jak to nazwać. Też o tym pomyślałem. Bo tak naprawdę mamy chyba tych czterech bogów, czterech starych bogów, prawda? Dobrze pamiętam? Czy trzech? Wydaje mi się, że czterech. Więc to by miało jakikolwiek sens. I są to jaśniejsze, rozświetlone okręgi, ale tych samych rzeczy da się nauczyć także poprzez użycie Empty Scroll. I tu nie jestem pewna, ale już chyba nie potrzebujesz pogłębiać bliskości z bogami. A, no i umysłem Moonless raczej nie musisz się martwić, bo to chyba nic nie zmienia. Mam nadzieję, że Moonless nic nie zmienia, chociaż powiem szczerze, że... Tej Moonless chciałbym się chyba też pozbyć, wiecie? Ona jest fajna na sam początek, ale już, wiecie, w jakimś aspekcie dalszym jest problematyczna, bo my nie możemy z ludźmi gadać. Dobra, i tutaj zakończyliśmy z tym dziwnym posągiem, tak? Czy ze statuą. Świnka robi się głodna. Hunger 29, Moonless ma Hunger 41. Można ją nakarmić. 11, Hunger 29, Hunger 29. Może dajmy im... W sumie... Ty dostaniesz 3. I ty dostaniesz 3. I ty, Shiro, dostaniesz 1. Już nie ma. Oh no! Dostaniesz blueberries. No i gitara. Idziemy dalej. Kontynuujemy dalszą naszą rozgrywkę. Co tam nam dropnie? Cloth fragment, standard. To było wyjście? Posłuchaj. Nie mogę iść dalej. Potrzebuję przerwy od tego wszystkiego. Coś nie tak? No, to jest to samo, co wtedy. Dobra. Nie dajmy mu popaść w szaleństwo. Znów nie chodzę z torczem. Znów nie chodzę z torczem i to może być moje zabójstwo, moje szaleństwo tak naprawdę. On ma już Mind 54. No, nie jest dobrze. Nie jest dobrze, bo naprawdę mamy już mało tych rzeczy. O ile w ogóle jakąś mamy. Do podniesienia naszego umysłu. Elixir of Mind. Nie wiem, czy ten Elixir of Mind to nie jest ten elixir, który nam sprzedał ten typek, więc nie wiem, czy to działa nawet. A jeszcze Kaharo może zapalić. Dobra, mieliśmy jedną tobaką. Jest w miarę. Jest w miarę, dobra. Czyli to nie było przejście. Tu jest niebieski typek, trzeba to pamiętać. Soulstone kolejny. Oki. Jest. W uścisku zdobnej dłoni znajduje się zgniła głowa. Ofiary z ludzi wydają się być tutaj częstym tematem. Ciekawe. Troszkę nic, zero, no. Szkoda. No i jest tutaj typek. Red mushrooms, raw meat, pine cone. Shit. Dobra, kamieniarz. Ale to jest kobieta. To jest kobietka. Bo coś ma ciekawego między nogami. Dziewczynka się broni? Nie, nie broni się, walisz w nogi. Możesz genitalia walić? Nie możesz. Możesz jej w... No. Kakara, wal w drugą rękę. Ty już nie walniesz drugą rękę, Kachara. O nie, Moonless. Oszołomiona. Serio, nie trafiłeś. Kolega. I po nóżce.
i po drugiej rączce. Czy my możemy teraz z nim porozmawiać? Feromonsy, no właśnie. Wypuszczasz feromony, które robią to, że oponent traci zainteresowanie targetem? Dobrze rozumiem? Dobrze zrozumiałem? Przepraszam was, muszę zobaczyć. No chyba tak. Dobra, czy mamy Lowing Whispers? O! Możemy leczyć, tylko właśnie, czy to 30 to nie jest przypadkiem życie? Czy to nie jest życie przypadkiem? Wydaje mi się, że to jest życie, olercia. Guard. Kara nie ma też skillsów. Uleczyłem ją. I oddałem mi chyba mind, z tego co widzę. Nie wiem co teraz robię w sumie, ale chcę sprawdzić. Mi mind również odda. Ja za pomocą minda to robię! No! A dziewczynka odzyskała mind z tego powodu, że ona ma ten item. No nie. No muszę teraz się napić tego. Ale spieprzyłem to, ile to nie jest ten fałszywy, ale nie, chyba nie braliśmy od niego. No właśnie, nie braliśmy od niego. Niedobrze. Nie chcę używać Soulstone'u. Nie ma nic ciekawego. Nie. Nie chciałem go tłuc, tak szczerze powiedziawszy. Lucky coin. Dirt. Nic tu nie ma. Ktoś jest bez głowy. Nitroglicerynka, quill. Nie tu. O Jezu, ile ich tam jest. Longsword. Sword się mówi chyba, sobie pamiętam. Oki. Na stole leży prymitywny notatnik, ale jego zawartość pozostaje dla ciebie tajemnicą. Pismo składa się z przypadkowych symboli, którym brakuje finezji. Wiecie co? Zapiszę. Póki mogę, to zapisuję. Nie chcę spartolić i przetabować przypadkowo. File 5. Stajesz się bliższy prawdy. No. Ej, to jest naprawdę dużo rzeczy. Water vial. Leather helmet. Czy ja mogę ich coś uzbroić? To jest dobre pytanie. Misama. Myślę, że Misama... Jeszcze Misama się przyda? Nie przyda się. Bez przesady. Longsword 65. A mieliśmy 60, 67, short sword. Mieliśmy chyba mit clever. No nie, mieliśmy long sworda już i tak. No to nieważne. No właśnie, no mamy faktycznie ten jeden przedmiot, który jest, że tak powiem, no nieściągalny dla nas. Dobra, jej na razie się to nie przydaje. Skoro mamy tutaj problemy z poczytelnością, to możemy sobie założyć to na każdego z nich, no nie? No oprócz naszego głównego bohatera, który niestety, no ma problemy z tym. Dodatkowo ten ring byłby fajny w połączeniu z Loving Whispers, nie? Tutaj odzyskujemy trochę minda, a tu leczymy sobie. Ciekawe. Ritual Spear. Bo on ma problemy z tym Simbon Shersami, że one są bardzo, ale to bardzo... nie chciałem powiedzieć ślepe, no ale mają bardzo mały accuracy. Ritual Spear? Niech będzie. One i tak dużo nie potrzebują. Dobra, tutaj sobie zostaje jak jest. Myślę, że będzie git.
Niech mu mind trochę podskoczy. Dobra, to jest pan. I znów mam myszkę, widzicie? Ja sobie to mogę myszką robić, ale Jezu, naprawdę, już teraz nie pamiętam, kto dokładnie tego tipa podesłał. A, firenhanger.pl. Pamiętam, przypomniałem sobie. Ja ci jeszcze raz naprawdę serdecznie dziękuję, bo to, co mi tutaj dałeś i zrobiłeś, to jest po prostu coś genialnego. Wy nie widzicie mojej myszki, bo ja to mam wyłączone w OBS-ie, bo ona byłaby non-stop na środku. Ale naprawdę, to był best of the best tipy ever. Nie no, żartuję, w sensie no wszystkie są ważne, ale no ten był taki, wiecie, najbardziej pomocny, jeżeli chodzi o gameplay. A progres tylko o gameplay. Nie ma siurasa. Wow. I koniec. Dupa. Nie się robią za prości. Nie chcę Soul Stone na tej używać. Oni nie mają i tak nic takiego, wiecie, lepszego, więc nawet chyba się nie opłaca ich przeszukiwać. Teraz Damesa. Damesa dostaje w łapkę. Dziewczynka się garduje. Kahara, druga łapka. Mam nadzieję, że tylko trafi. O. Miss. I kamienie w łeb. I za 18. O, ty dziadu. No i fajnie. Patrzcie, że Kahara teraz normalnie odzyskuje cały mind, jaki miał. Przepraszam za moją chrypkę. I to jest świetne. To jest świetne. Na tych przeciwnikach naprawdę możemy się wyekspić. Totalnie możemy się wyekspić. I ja naprawdę chyba będę chciał ich trochę pooszczędzać, wiecie? No bo co on nam da? Nic. I to jest najlepsze. W tej chwili, jeżeli byśmy chcieli, możemy sobie uciec. A, nie da się uciec, okej. No szkoda. No szkoda, myślałem, że się da uciec. Tak to byłby trochę taki game breaker tutaj. I jest jakieś przejście. Dobra, ty nas tutaj nie widzisz, nie masz jak do nas przejść. Hopsa, hopsa, turlej dropsa. Blue wire, świetnie. Use smolki. Użyję sobie z shiftem, tak, mamy 4, więc spoko. Trench coat. Cóż to jest? My to nie mieliśmy przypadkiem. Już tak, mieliśmy. I ten trench coat mieliśmy właśnie od tego pana w tej jaskini, z tego co pamiętam. Ur armor. Już mieliśmy chyba, tak, tak. Możemy kacharze dać, co my. To jest słabsze. Nie, dupa. Ritual Spear nie jest nawet taki zły, powiem wam osobiście. Kurde, ja... Nie to, że ja się... Kurde. Run. Nie da się ich walnąć. No dobra, Kahara to chyba dostanie. Z 20. O nie. Po cycach. A nie, nawet nie po cycach. No kurde, ja bym wolał ich nie atakować. I czemu on jest żółty? Worm Juice. I to on atakuje, okej. Wow! No dobra, jeżeli już będziemy próbowali uciec, to dopiero. Dopiero potem. Możemy łapkę zaatakować. No tak naprawdę jak rozwalimy mu te łapki, to już jest totalnie bezpieczny. Czemu wy... Co? O nie! No wiecie wy co? Smoky. Co to jest tu na dole? Czemu to jest jego siusiek? Co tu się dzieje? Opium powder. Jezu, dobra. Moonless, dobrze, markuj. Markuj sobie wszystko tam, tak. Wow. Znajdźmy linę dodatkowo. Kim jesteś? Widzi tu dziecko zamieszkujące jaskinie. Wydaje się wpatrywać w dal i całkowicie cię ignoruje. Można coś z nim zrobić? Ciekawe. Używamy torczy.
No, stop, używamy torczy. Dobra, to jest jakiś dzidzi. Fiet. Nie chciałem cię atakować. Czemu ty masz żółtą czapkę? Czemu ty masz czapkę? Łapka. Kahara, druga łapka. Nosz ty w dupę węża. O, dobra. Nóżka. I nóżka. Wsi po głowie. Dobra, ale on może coś mieć. Nie chce. Nic nie miał. Torcz, wow. Oni coś tutaj sobie sadzą chyba, nie? Dobrze, on jest dobrze. Water vial. To było jakieś przejście? Chyba nie. Niestety nie. Szukajmy wszystko jak leci. Już nie zostało. Czy ja tędy wylazłem? No definitywnie ich tu trochę pokarciłem. Tak, im przyszliśmy jakoś dołem dziwnie. Tu przejścia żadnego nie ma. Mówię, nie chcę ich wszystkich atakować, bo to nie ma sensu. Nie ze względu na to, że ja się ich boję czy coś. Nie, nie, nie. Tylko po prostu, no... Prości przeciwnicy do regenerowania sobie sanity. Byliśmy już, tak? Tak. Już skrzynia otwarta jest nawet. No i Shiro, Shiro. Tego mówię, wolałbym ich nie katować, jak nie muszę. Jeżeli tak tam jeden tylko został, więc... Altar of Darkness. Wielki strach napełnia cię, wchodząc do tego miejsca. Ooo. Derboxy. No pewnie mnie zaatakuje to, co? Dobra. Co to jest? Na piedestale stoi tajemniczy przedmiot. Investigate. Obiekt jest starożytnym sześcianem z ornamentami i dekoracjami. Kostka. Daje ci taką nienaturalną aurę. To no, wszystko pięknie, ładnie, ale sejwik musi być. W sumie wróciłbym jeszcze do tego stołu. Dobra, weźmy to. Zabierasz z sobą Cube of Deaths. Jest o wiele cięższy niż się spodziewałeś. I bez walki pięknie. O kurka, wódka, co to jest? Ogromne stworzenie leży tu uśpione. Co, i rozumiem, że teraz nie wejdziemy już dalej, tak? Dopóki tego... O, ładnie, on jest ładny, ładnie. Siusiej sobie, siusiej. To stworzonko, powiem wam osobiście, przypomina mi, że w teorii mielibyśmy nawet miksturkę podobną do tego. Oj, to chyba więcej daje. Kabycz chyba daje 30. Tak, kabycz daje 30. Na Moonless, no też by się coś przydało dać. Chyba ten mity. O, i fajno. No nie wiem, no musimy się cofnąć. Niestety tej miksturki nie mam. Myślałem, że ją mam, ale nie mam. Właśnie, tutaj było to przejście. W którym przyszliśmy w sumie. To nic nie było? Nic nie było. Czy ja sobie przypominam jakiś ołtarz w tym stylu z miejscem na jakiś sześcian? To jest dobre pytanie. Kamienie mogę brać ile chcę. Tak jak pisaliście. A nie. Nie mogę brać ile chcę. Tu też coś jest. O! Z dołu wydobywa się zapach krwi.
Możesz usłyszeć niewyraźne dźwięki warczenia i moaning, więc znaczyło moaning. Dobra, investigate, jump down, throw a stone to the pit, use the rope, investigate. Na dole jest bardzo ciemno. Zdecydowanie coś żyje w pobliżu, sądząc po warknięciach i jękach. No to kurde. Mi dużo powtarzać nie trzeba. Sejwik i lecimy. Nie chciałem tego. No dobra. Trudno. Kostka wzięta. Use rope. Przywiązałeś linę mocno drewnianych belek. Dobra, climb down. To jest skrót. To jest, kochani, skrót. No tego się nie spodziewałem, że to jest skrót tutaj. Myślałem, że coś tutaj dziwnego chodzi, ale nie. Dobra. Dobra, jest zupa z bo... Obra. Nie tędy. Tu coś jest, tu coś jest, wszędzie coś jest. No właśnie, tylko tak. Tu sobie coś leży. Tu coś sobie leży. Kopalnie się tu zawaliły. Belki konstrukcyjne wyglądają na chwiejne i zniszczone. Sobie to wygląda, jakby miał się zaraz zawalić. Może użyć tu Explosive Vial, ale nie chcę. Bo ja podejrzewam, co się stanie. Dobra. Mam pewien pomysł, jeżeli chodzi o ten miecz. Miecz emanuje jasno-niebieskim odcieniem, zdecydowanie coś spoza tego świata. Tutaj. W nim. Jakość wykonania miecza wydaje się bardzo wysoka. Wokół ostrza znajdują się lekkie rzeźbienia, a wszystkie zdają się zaczynać od rękojeści. Sam miecz utknął w ścianie i nie jesteś pewien, czy wyjęcie go stamtąd jest całkowicie bezpieczne. No właśnie, ale no take it. Jak ja wezmę ten miecz, to mnie tam zawali, nie? No właśnie. Miecz utknął. Czujesz, że mógłbyś go wyciągnąć, gdybyś spróbował jeszcze raz. No ale jak spróbuję jeszcze raz, to się zawali. Co mogę zrobić, żeby uniknąć zawalenia? Co mogę zrobić, żeby uniknąć zawalenia? Nie mam zielonego pojęcia. No nie wiem, dirt? Nie, dirt to jest innego. Co mogę zrobić z gnom egg? Nie wiem. Wheel. Soulstone. Throwing knife, throwing dart, book page, page, przepraszam, turnip. Mam dostępne same jedzenie. Love fragment, blood vial, ale nic innego, czego mógłbym użyć. A jak z naszymi craftingami? Czy ja coś mam ciekawego do stworzenia? Black vial and oil. Tu nie mamy. Tu nie mamy, tu nie mamy. Możemy z blue vial and yellow vial to stworzyć. Mushroom stew. No zróbmy to. To mi szkodzi. Green vial. Zwiększenie naszych zmysłów. No właśnie. Nie wiem. Myślałem, że będę mógł może użyć kamienia, ale nie. Nie mogę tego kamienia użyć. To jest problem. Mogę użyć Book of Alignment jeszcze i spróbować jeszcze to wyciągnąć. No ale ja wiem, że jestem pewny niemal, że to się po prostu zapadnie. To się po prostu zapadnie. O! Zapytaj kogoś innego, żeby go wziął. Mules. Aj, kurde.
Mundus nie może podnieść miecza. Mundus kręci głową z rozczarowaniem. Ej, dobra. Dziewczynka. Dziewczynka wydaje się na przestraszoną, nie chce tego robić. Kahara, może ty zrobisz, co? Ja? Och, nie sądzę. Jeśli wyciągnę ten miecz, cała ta dziura się na mnie zawali. No właśnie, nie da się nawet nikogo innego przekonać do tego. Bierzesz miecz, otrzymujesz błękitny grzech. No to jest fajne pewnie. Ale nic z tych rzeczy. Nic z tych rzeczy. Oj. Kopalnie się zawaliły, ale jak udało ci się przeżyć? Utknąłeś pod skałami i gozami. Próbujesz się ruszyć, ale nie ma na takiej opcji. Fear and hunger. No właśnie. Fear and hunger. Kogo można namówić, żeby to wziął? Użyć coś, co może zastąpić miecz. No tak to zrozumiałem przynajmniej. Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Tak jakbym o czymś nie pomyślał. Kurde, no czuję się głupi w tej chwili. Albo nie rozumiem jakiejś mechaniki tej gry. Co też jest bardzo możliwe. Dobra, to było zawalone. Idziemy na salamandrę. Podjąłem decyzję. Co to było? Ktoś se posiorbnął? Ale kto se posiorbnął? I co sobie posiorbnął? To jest pytanie za milion punktów. Ou! Ou! Zza drzwi czuć zimny przeciąg. Drzwi wydają się być zamknięte. Użyj smoki. No właśnie, to jest tu. Nie wiadomo, że ja tu już byłem. Ale może nie. Ale może nie. Tam jest w ogóle ołtarz. Dobra, no mamy save'a tam na górze zrobionego, więc nie będę już aż tak przesadzał. Salamandra. Ale wiecie co? Spartoliłem. Kurwa, spartoliłem to. Mogłem sobie założyć ten lepszy miecz. Nie pomyślałem. Dobra, łapki, kanapki. Trzeba mu walnąć łapki, kanapki. To priorytet. Dziewczynka, wal go po oczach. Kahara, wal go w łapkę. Miss. Miss. Tam dziewczynka walnęła, ale to i tak mi się dało. To walnie? Jestem ciekaw, czy ja mogę uciec. Skills nie masz jak. Tylko ja mogę. Nie mogę! Aha! No to i tak już musimy walczyć, dobra. Wal go po oczach. Kahara, wal w łapkę. Dobra. Masz. Dziewczynka do 30. Dobra, no wal po łapach. No, Kahara, wal w język. Nie ma łapy. Nie ma drugiej łapy. Nie ma języczka. Dobra. Dobra i języczek. To dwa krwawienie, świetnie. Niepotrzebnie w ten język wala, ale... Oh no, Mundy została w papę. Całkowicie jej język rozwaliliśmy, czyżby? Ej. Teraz skills. To 30 sanity, to jest dużo. No ale dobra, liczę na to. Liczę na to, że podpowiedzi były słuszne i będę mógł za chwilę sobie użyć tego ringa, żeby sobie przewrócić minda.
Naprawdę na to liczę. To daje 75 hila. Od cholery. Miss, świetnie. Jakieś krowionko, nic, nie? To trzy kolejne, świetnie. Miss, niestety. A dziewczynka tam wali oporowo. Headbutt. Tehara 21. A to nie szkodzi. I świetnie. Wygraliśmy. Stone Crown. No właśnie, ale ja chcę użyć Soul Stone'a. Chcę użyć Soul Stone'a. Accused Knife, Salomon Meat. No, mieliście rację. Da się z każdej strony go oskurować. Zarąbista sprawa. Nie, ten korps mi tu przeszkadza. Ojej, ile jedzonka. Nie chcę wody. No i dobra. Teraz pytanie, czy coś to może zrobić? Salomon Snake Soul. Przepraszam za mój chłopę znów. O! Salomon Snake daje właścicielowi stwardnienie skóry, które powoduje niemożliwość tracenia kończyn oraz krwawienia. Fajne. No, ciekawe. To jest taki Ring of Wrath w sumie, bo to tak samo, z tego co pamiętam, nie pozwala na krwawienie, prawda? Prawda. Ej, no nie straciliśmy dużo. Szczerze powiedziawszy, byłem bardziej sceptyczny do tej walki. Jest spoczy. W szczególności, że no nie mieliśmy w sumie nawet żadnej broni takiej, wiecie, lepszej wyposażonej. To mnie bardzo, bardzo zasmuciło, no bo mieliśmy tu save'a. Pewnie poszłoby jeszcze lepiej. Ten to się chyba zaciął. My się tu modliliśmy. Oh love. Dziewczynka nie chce. Pray. Grogorota. Dobra. Mógłbym Moonless potem jeszcze poświęcić i wziąć tą babeczkę. No ale cóż. Czasem wszystkiego mieć nie można, prawda? Ja tu byłem. To jest dobre pytanie. Czy ja tu byłem? Znaczy, no tutaj byłem na pewno, no bo to był ten duszek. Jest jeszcze ten panicz. Ale on nam nic nie powie ciekawego niż to, co już powiedział. To niestety również nic nie daje. Tu też nic nie zostało. Szkoda, że nie możemy sobie nic ugotować. Kurczę, to by się przydało. Ale tak, tego chciałem użyć. No i tak, czegośmy się chcieli nauczyć. A nie mam w ogóle Lesser Souls. Romancja, Pyromancy Trick, Black Orb. Co robi Black Orb? To jest pytanie. Logos Farm, Needleworm, Blood Portal, Krwawy Portal. To brzmi ciekawe, ciekawie. Healing Whispers. Mam w tej chwili Loving Whispers. Dziwne, bo Loving Whispers zwraca HP. A Healing Whispers? Czy Healing Whispers działałby na zasadzie odnawiania życia bez utraty sanity? No i ten Black Orb mnie również ciekawi. Tak, i zobaczcie zresztą, jak to właśnie działa. Mamy tutaj różne takie okręgi jasne.
Ja teraz to zauważyłem dopiero w sumie, powiem wam osobiście. Dopiero to zauważyłem. Tylko no tutaj naprawdę, jeżeli chodzi o poruszanie się, to jest dramat. Tak jak widzicie tutaj, możemy w teorii Blood Golema sobie wziąć tylko i Pyromancy Trick, bo to jest tak jakby na skraju tego jasno-białego pola takiego, czy jasno-białego pola, co ja gadam. Jezu, tego jasnego pola. Tak samo tutaj się to tyczy. Feromonsy oraz Lonely Whisper są w tym polu. I to są bogowie. Ale Hank Whispers już jest poza. W tym wypadku na przykład, jeżeli mamy Needleworm, ewentualnie Mystery Over Insects, nie wiem, czy zauważyliście, ale jest to ponad tak jakby. Mamy tutaj dwa te okręgi, prawda? Jest jeden taki środkowy i drugi zewnętrzny, boczny. I Lux Swarm może być ciekawym spellem z tego, co widzę. To może być ciekawe, ale ten Blood Portal mnie ciekawi. I zastanawiam się, bo teoretycznie wiem chyba, jak może działać ten scroll. Chyba. Wiem. Było chyba... Oh Lord. Musiałbym zobaczyć w filmie, kurde. Musiałbym zobaczyć to w filmie. Gdzie co zapiszmy? Ja nie zapisywałem teraz, czy nie zapisywałem? Chyba zapisywałem. Kurde, nie pamiętam. Chyba zapisywałem. No po walce na pewno zapisałem, dobra. Użyjmy sobie tego empty scrolla. First verse, no właśnie. To było O Lord? O God, nie, O Lord chyba. Nie pamiętam, kurde, no muszę zobaczyć szybko na filmie. Ja mam to chyba obecne. Ja mam to chyba obecne. O Lord. Nie o, och, tylko O Lord. Dokładnie. Teraz w filmie zobaczyłem. O Lord. Dobra. Give? Nie. Bo chyba teach. Teach hearting. A my chcemy wziąć Blood Portal. Bo Bloody Portal. Kurde. Nie pamiętam. Matko Boska. Szczerze powiedziawszy, teraz wpisałem w Google'ach. Blood... Nie Bloodlust. Nie widzę tego. Jed. Blood Portal, tak. Dobra. Oh Lord. Oh Lord. Tak, i Almer uczy się Blood Portal. Tak, myślałem, że to działa. Tylko nie wiem, co daje ten spell. Ja mogę zobaczyć, co on daje. Listy były chyba tutaj, prawda? Tak. Blood Portal. Ta magia pozwala ci na stworzenie portali pomiędzy rytualnymi okręgami, ale na jakiej zasadzie to działa, to ja nie mam pojęcia. Kurde. Ale wiecie co? Ej, w sumie i tak, no jesteśmy na zasadzie testów, tak? Testujemy sobie. Wiem, że to jest może trochę oszukane. Ja nie mówię, że nie. Nie mówię, że nie. Ale jak chcę teraz sobie użyć kolejnego? Tylko nie tu. Oh, Lord. Peach. I tam było Black Orb. Tak, Black Orb, dobrze. Black Orb. No i mamy. I co robi Black Orb? Wejście Sanity. Negatywna energia, dupa straszna.
Czyli to jest spell atakujący. I jeszcze to chciałem sprawdzić. To było Healing Whispers? Tak. Healing Whispers. Zobaczymy, co to jest Healing Whispers. I to było tu. Empty Scroll. Oh Lord. Teach. I to było Healing. Co zrobiłem spacenie? Whispers. No i mamy nauczone Healing Whispers. I to, moi drodzy... Ej, no też zabiera 6 Sanity. Leczy rany i inne... Ej, ale dobra, Healing Whispers, przepraszam. Leczy wszystkie rzeczy, które w sumie, no byśmy nie wyliczyli, pewnie Lowing Whispers. Pewnie tego byśmy nie wyliczyli. Moi drodzy, do was pytanie, bo chciałbym, żeby ten przebieg trwał jak najdłużej, nie będę okłamywał. Czy jest jakiś spell, którego mogę się nauczyć poprzez... właśnie scrolle, który albo by mi ściągnął trinket, który mam na Dark Shiro, na Dark Prieście, ewentualnie odnawia sanity jakimś kosztem. Czy jest tutaj coś takiego? Bo jeżeli jest, to w teorii jestem skłonny nawet wywalić naszą Moonless, wziąć sobie tam tą bebeczkę, tą zbrojną naszego Knighta i po prostu bawić się, wiecie, na zasadzie jakiegoś game breaka. Jeżeli coś takiego jest, piszcie w komentarzach. Ja tymczasem kończę odcinek. No i moi drodzy, widzimy się oczywiście w następnych odcinkach Fear and Hunger. Kolejne tipy oczywiście zapraszam do pisania. Dzięki jeszcze raz, że jesteście. Trzymajcie się. Hej, hej.